Dobra, tak wygląda moja zanęta. Na dzień dobry. Kuleczki. Dwa albo trzy rozmiary peletu i trochę ziaren. Kukurydza, konopia. Cezar number one dla mnie. Muszę tylko dokładnie wymieszać, by ładnie to wpiło. Wiatr wieje lekko z lewej strony. Także jestem tu pierwszy raz. Myślę, że wywiodę sobie zestawy. Mam łódkę, mam echosondę. Wiem, że tu jest głęboko, środek wody. Pierwsze wrażenie, łowisko fiszka fajne, ale to opowiem potem, jak już będę rozwinięty. Dodam tylko, że jak tutaj chodziłem z gratami, to pachniało rybą tu przy brzegu, także nastawiam się bardziej na karpia. Jeść otrów niekoniecznie, ale wiadomo, jak karpie nie będą brać, to chociaż spróbuję zapolować na jeziotra, bo mam plan. Mam fajne kulki serowe, pop-upy. I na pewno będę chciał łowić jednym zestawem z dna, drugi zestaw pobawię się z zigrigiem, ale na razie no, muszę tego ziga przerobić, bo wziąłem dwa kije ze sobą. Ostatnio byłem na rybach i łowiłem na wszystkie zestawy z dna. Także mam PV-ki, łódkę szykuję, wysąduję sobie najpierw, wywiozę myślę jeden kij, uszykuję podbierak, matę i ogień. No dobra, witam wszystkich bardzo gorąco. Przed chwilą, jak się przed rozbiciem tutaj obozowiska, nagrałem taki szybki wstęp, pokazałem, jak zanęciłem sobie tutaj miejscówkę. Dzisiaj jest czwartek, więc po prostu plan jest taki, że chciałem trochę sobie to miejsce przygotować wcześniej, z tego względu, że jest mała obsada na wodzie. Tam jakiś pan łowi sobie na koszyczek i widzę, że na domku chyba to jest 21. Ja tutaj jestem pierwszy raz, więc tak dokładnie tych stanowisk nie znam. Znajduję się na łowisku fiszka. W końcu tu dotarłem. Ostatnio na targach rozmawiałem tu z właścicielem, z Arturem. Zapraszał. Ma fajne ryby, fajna woda. No i udało mi się tutaj wyrwać. Dzisiaj jest czwartek. Plan jest taki, że zostanę do niedzieli, ale no zobaczymy, jaka będzie pogoda, zobaczymy, jakie będą efekty, czy w ogóle jakieś ryby uda się złowić. Lewy zestaw mam z dna. Zabrałem ze sobą echosondę, zabrałem ze sobą łódkę, ponieważ jestem tu pierwszy raz i chciałem sobie tutaj wysądować, jak wygląda głębokość tej wody. Już teraz mniej więcej wiem. Łowię gdzieś 20-25 metrów od brzegu. Jest cały czas spad i potem schodzi 8,5, delikatnie już wychodzi płaskie, potem jest 9 i delikatnie schodzi głębiej. Tam za daleko nie płynąłem, najgłębsze miejsce znalazłem 9,7 i to było niedaleko od tego miejsca, gdzie było te 8,5-9, myślę, że jakieś 5 metrów od tego końca spadu. No i lewy zestaw położyłem na 9,7. Nie wiem, czy dobrze, okaże się. Tam założyłem Ronnie Riga. Może poczekajcie, zaraz wam pokażę, co mam. Bo wiem, że tutaj jest dużo karpi, jest dużo jesiotrów. Wiem, że tutaj są naprawdę te jesiotry giganty, takie po 50 kg. Ale takiego jesiotra nie chciałbym złowić, szczerze mówiąc. Szkoda mi sprzętu. Ale jeśli karpie nie będą brały, czy amury, no to nie obrażę się takim jesiotrem. I wiem, że jesiotra, wiadomo, ja jeżdżę na jesiotry, wiem, że jesiotry się łowi na śledzie lub na ser. I z tego, co się dowiadywałem, tutaj w okresie letnim nie wolno łowić na śledzia, można łowić na ser. Kostka sera na włos lub na haczyk, jakiś twardy, śmierdzący i te jesiotry podobno na to biorą. No i robiłem sobie zakupy dzisiaj, coś do jedzenia, no i oczywiście zapomniałem kupić ten ser, ale już wcześniej miałem plan, ponieważ mam takie coś. Jest to kulka Napoleon, wycofana już z produkcji. I to jest właśnie kulka serowa. Kiedyś na początku, jak firma powstała, firma Invader, to wypuściła serię
Napoleon. Nie wiem, czy się wyostrzy. O. I ten Napoleon ser był jakieś 2-3 sezony, może trochę więcej, dokładnie nie pamiętam. Potem zmienili, wycofali ten ser i wstawili w to miejsce inny smak. A ja te kulki miałem jeszcze schowane. Zobaczcie, są to zwykłe pop-upy, żółte. I tak, nie wiem, czy tam będzie widać na kamerze, one są mocno zalane, ponieważ miałem w środku też dip do tego. No i jak się powącha, no to pachnie serem. No i postanowiłem, że tak spróbuję. Lewy zestaw na Roni Riga i tam założyłem kulkę 15 serową. Także zobaczymy, czy na to będzie strzał. Potem rozłożyłem sobie namiot. Za chwilę wam tu pokażę, jak wygląda stanowisko, bo myślę, że też to warto pokazać. Tym bardziej, jak jestem pierwszy raz na tej wodzie. Znajduję się na stanowisku numer 25. Podobno fajne. Jedno z lepszych, tak tutaj mi właściciel mówił, Artur. Minus jest taki, że tutaj niestety, ale trzeba nosić cały sprzęt, bo tu nie ma dojazdu samochodem. No ale ja mam taki mały wózek, który używam, szczególnie jak jadę na Dębinę tu w Poznaniu. No i auto zostawia się przy domku numer 28, no i trzeba przejść na stanowisko, no nie wiem, 60, myślę, że więcej, z 70 metrów do 80. Także zrobiłem z 5 kursów, myślę, bo trochę na tych rzeczy jest. Słyszałem też, że tutaj jest mało miejsca na rozbicie namiotu i ja wziąłem sobie do auta i namiot, i brolkę i postanowiłem, że najpierw przyjdę na stanowisko zobaczyć, jakie to są warunki i na miejscu zdecyduję, czy rozwinę namiot, czy będę spał pod brolką. Ale są upały cały czas, ja się boję, że przyjdzie jakaś burza i z tą brolką to różnie, bo to jest ten front jest, przód jest odkryty. Druga sprawa, że ja mam tu kamery i inne rzeczy, takie dużo elektroniki i też nie chcę, żeby coś mi zamokło. No ale jak się pojawiłem tu na tym stanowisku, powiem wam, że pierwsze wrażenie jest fajne. Tutaj Arturowi już mówiłem, że jak chodziłem z wózkiem, to bo dzwoniłem do niego, gdzie zostawić auto, powiedziałem mu, że pachnie rybą. Jak się szło tutaj brzegiem, to czuć karpie, o. Ryba, o, może czuć rybę, nie karpie. No i ktoś tutaj siedział przede mną i miał parę karpi, miał parę siotrów. Nie wiem, jak długo siedział, nie wiem, kto to był, nie wiem, jak łowił. Więc plan jest taki, że do niedzieli będą niecałe 3 doby, ale zobaczę, no, czy czasami w sobotę się nie zwinę, jeśli się nałowię lub coś się wydarzy, to może zwinę się szybciej. Na razie mam rezerwację do niedzieli, także zobaczymy. No i tutaj dodam, że jak już rozwinęłem sobie namiot, postawiałem łóżko i tak ogarnąłem sobie stanowisko, uszykowałem sobie prawy kij, tam miałem zestaw normalnie na ledkorze, to wszystko sobie tam obciąłem, no i założyłem zigriga, bo wiem, że też tutaj łowi się na ziga i widzę, że karpie chodzą, ale bardziej na środku lub po drugiej stronie wody, ale ze spokojem, żadnych gwałtownych ruchów, jak ja to mówię. Właśnie też był spław po prawej stronie. Jak przyjechałem tu na stanowisko, to mocny wiatr wiał w to stanowisko, więc to też mnie ucieszyło, ale nie centralnie z drugiego brzegu, tylko lekko w lewo. Także jak są ryby po drugiej stronie, to ja poczekam, one przypłyną, taką mam nadzieję, przypłyną tutaj pod mój brzeg. No mówię, no tutaj jeśli chodzi o zestaw z dna, no to łowię blisko. No ryba pływa wszędzie, no pytanie, czy będzie żerować, tak? Jeśli chodzi o nęcenie, to tam wam pokazałem, miałem trzy rozmiary peletów, to już nie będę teraz pokazywał, trzy rozmiary peletów, do tego otworzyłem sobie takie gotowe ziarna z trapera. Zapytałem się też wcześniej Artura, czy wysłałem zdjęcie na Messengera, czy mogę używać, bo wiadomo, że regulamin tu wody czytałem 3 razy, ale ja wolę zapytać się, tym bardziej, że pokazuję na filmie. Nie chcę, żeby ktoś tam w komentarzach potem pokazał, że coś było zabronione. Nie ma tam orzeła tygrysiego. Kukurydza chyba był, kukurydza, rzepik i konopia. Także cały kilogram rzuciłem do wiadra, wymieszałem może z kilogramem, może z 1,5 kg peletu. Pelet taki dość mocno zalany, bo sobie parę dni wcześniej zalałem olejem rybnym, żeby to dłużej pracowało i żeby smużyło mi od dołu do góry.
I do tego wrzuciłem, to mam schowane, też pokazałem, wrzuciłem do tego wiaderka, do tej zanęty pół opakowania kulek zanętowych 14 mm Cezara, mojego ulubionego. W opakowaniu tam jest 800 gram, także myślę, że około 400 tych drobnych kulek poszło do wiadra. No i taką jedną pełną łódkę wywiozłem na 9-7 metra, potem wywiozłem drugi raz tego roniego z PV-ką. PV-ka z pokruszonymi kulkami, też zalana mocno, żeby była ciężka i żeby ładnie opadła na dno. I zobaczymy. Także jestem już poogarniany, kamery przygotowane, wszystko w pogotowiu. Lampki, nie lampki, na noc oświetlenie. I tak jak mówię, dzisiaj jest czwartek, także jestem tutaj sam. Za chwilę stanę i pokażę wam, tutaj jak wygląda to stanowisko. Tu jest stanowisko numer 26, też jest taka wnęka jak tutaj, ale ona jest dużo mniejsza. Tu mi się wydaje, że spokojem dwie osoby łowiące by się zmieściły, ale tu już obok nie. Z drugiej strony, to o ile dobrze widziałem, bo też byłem się przed chwilą przejść, 24 stanowisko, tam jest fajny domek. Ja tutaj rezerwowałem to jakiś miesiąc temu, no i niestety Artur mówił, że woda będzie na weekend cała zajęta, ale to stanowisko było wolne i też mi od razu powiedział, że jest to stanowisko fajne, łowne, no ale minusem jest to, że trzeba ten sprzęt transportować. No ale mi się udało. Byłem tutaj o godzinie dokładnie 16:20, także te słońce, co dzisiaj było, już tak zaszło i bez tego upału, powoli, ze spokojem, bez ciśnienia się rozłożyłem. Dobra, pokażę wam stanowisko, będziemy czekać zabranie. Myślę, że ten zestaw zna. Przed nocą chyba sobie zwinę i zobaczę, bo ja nie wiem, jakie to jest dno, czy to jest żwirownia, czy tu coś kopali, czy to jest naturalny zbiornik. Opinie też takie słyszałem, jak się dowiadywałem, że woda jest mała, ale jak tu przyjechałem, tak popatrzyłem, jest, nie jest taka mała, słuchajcie, jest taka w sam raz. Jest to woda kameralna, stanowiska wiadomo, że są w koło, no ale zobaczę, kto tu jutro przyjedzie, jacy będą sąsiedzi. I na pewno tutaj będzie jakaś integracja. Wiadomo, że zawsze nad wodą tutaj się kogoś poznaje i jak będę potrzebował zrobić zdjęcie, to zawołam sąsiadów. Ale najpierw trzeba złowić. Dobra, robimy pauzę, pokażę wam, jak wygląda stanowisko, gdzie mam kije. Tutaj w wodzie sobie włożyłem trójnóg, bo też zabrałem ze sobą, bo jeśli złowię siotra, to będę chciał go. Zobacz, jak to wszystko wyjdzie, ale no lepiej w wodzie tutaj przy brzegu ważyć ryby. Waga już wisi. Będę ważył tylko i wyłącznie ryby większe, takie jak się trafią powyżej 10 kg, a te mniejsze myślę, że nie. Była taką, mam zawsze strategię, że te mniejsze karpie nie ważę i staram się jak najszybciej ograć, zrobić dwa zdjęcia, jeśli jest to możliwe, i wypuścić do wody. Dobra, robię pauzę i pokazuję wam, jak wygląda stanowisko. Dobra, tutaj jest stanowisko numer... W sumie mogę wam pokazać. Stąd przyszedłem, idzie się wzdłuż płotu. Tam jest ścieżka. No i tutaj jest stanowisko numer 26. Tu gdzieś była tabliczka. Tak wygląda. Powiem wam, że to stanowisko jest w miarę fajne. Wiecie dlaczego? Bo można łowić na wprost, tak mi się wydaje. Poczekajcie, spróbuję. O. Można łowić na wprost, ale widzę, że tutaj można też łowić wzdłuż brzegu. Ja nie wiem, czy tutaj będzie widać. To jest taka ala zatoczka. O. Także też ciekawe miejsce. No nie wiem, jak tu głębokość wygląda wody, ale bo nie pływałem tutaj łódką, a w sumie nie będę sprawdzał. A jeśli chodzi o biwak, no to tak to wygląda. No i tam dalej jest moje stanowisko, na które pójdziemy. Klimat jest między tymi drzewami.
No i tak, tutaj są moje wędeczki. Tam jest trójnóg z workiem. Namiocik. I zobaczcie, ze spokojem mój namiot się zmieścił. To jest taka większa jedynka. Tutaj jest mój wózeczek. Tam z tyłu pokrowiec, odwędek, krzesełko. Zabrałem ze sobą jeszcze parasol, ale na razie go nie rozkładałem, bo jest tutaj dużo drzew, także jakiś cień będzie. A tam w oddali jest domek. Myślę, że też się za chwilę przejdziemy. No, tutaj moje spanie. Zabrałem ze sobą łóżko i śpiwór, bo nocki już robią się zimne. Tutaj mam matę, woda, tam jest odkażacz, podbierak, trójnóg, wędeczki. Jeszcze może nagram tu z tyłu cały widok na wodę. O, tak to wygląda. Dobra, przejdziemy się teraz, póki nie ma nikogo. Oczywiście w pogotowie łódeczka. Tutaj z tyłu mam worek ze śmieciami, bo oczywiście to też jest ważne, żeby nie robić brudu. Sprzątajmy po sobie, bo to jest ważne. No i tu przechodzimy do stanowiska chyba 24. No i tu jest domek. Też dużo miejsca, podobnie jak moje stanowisko. Domek z tarasem. Proszę bardzo. 24. I tam w oddali jest kolejny domek. Nie jestem pewien, ale tam będzie albo 22, albo 21. Co fajne, to też na Facebooku Artur wstawiał, wiszą wodery, także jak ktoś nie ma ze sobą, to nie musi ich brać. Można podejść tutaj do domku i pożyczyć. Dobra, wracamy do siebie. Co jeszcze wam powiem, to jest moja ulubiona bluzka. Zawsze latem w nią się ubieram, ale stwierdziłem teraz, że nie będę w niej łowił, na razie bynajmniej. Jak ktoś się zastanawia nad kupnem jakiejś fajnej bluzki na ryby, to jest super. Ja już to mam parę lat, naprawdę nic się z tym nie dzieje. Jest lekkie, przyjemne i ciało się w tym nie poci. Ale na razie jej nie założyłem. Tu się pochwalę, że mam. Kupiłem sobie nową bluzkę, zwykłą taką, ale z karpiami. No, także może to mi przyniesie szczęście i da mi jakąś rybkę. Dobra, ja muszę oszczędzać baterię, bo czasu łowienia jest w miarę dużo i jakby się coś działo, no to muszę pilnować, żeby mieć prąd do aparatu. Także taki wstęp. Kończę, rozłączam się. Czekamy za rybką i do usłyszenia. Przyszedł kolega tutaj pogadać do Zigrigu.
bo nigdy nie mówił. Pokazałem mu, jak wypuszczać bańkę i strzał. Ale słuchajcie, ryba nie do zatrzymania i to coś fajnego. Nie mogę go przyholować tutaj. Dobra, wyłączam. Na co zagrasz teraz? No nie, bawię się. No jest chyba, to wiesz. To będzie tak? O. Co mam? Dobra, słuchajcie, nie wiem czy mnie dobrze widać, bo lampę włączyłem i razi mnie w oczy. Siedziałem sobie tutaj na fotelu i przyszedł sąsiad ze stanowiska tam w rogu, że pamiętam, chyba 17. No i gadka szmatka, co, gdzie, jak, bo też przyjechali dzisiaj tam parę osób, jest o 12 dzisiaj przyjechali. I w rozmowie zaczął pytać o Zigliga, ja mu zacząłem tam tłumaczyć, pokazałem mu przypony, potem pociągnąłem trochę lewego ziga, wypuściłem na powierzchnię, zacząłem napinać, pokazałem mu, jak tam ja to robię. No i ustawiłem met pod powierzchnią, odłożyłem kij, gadamy i branie. Tyk, tyk, tyk. Hanger poszedł pod kij, zaciąłem, siedzi. No ale słuchajcie, holowałem rybę, nie wiem, z dobre 15 minut, jak nie więcej. Na początku myślałem, że to jest karp, potem mówię, kurczę, może jesiot, nie? Ale mówię, na ziga jesiot, bardziej jesioty chodzą przed dnie, ale... No i pojechał mi tam mocno na lewą stronę, nie wiem, jakby był tu sąsiad, to może bym zestawy zwinął. Czułem, że to jest duża ryba, kij cały był wygięty, przylotki trzeszczały. Co się okazało, był to jesiot biały. Udało się go wyholować, no ale dziwnym trafem zapiął się za ogon, za górną płetwę. No i ja go, tak można powiedzieć, holowałem na wstecznym. Dlatego go nie mogłem wyciągnąć. No i tutaj miałem problemy, żeby go do podbieraka włożyć. Kolega tutaj wszedł do wody i razem wspólnymi siłami go włożyliśmy. A że to są siotry, wiadomo jak wygląda sprawa z siotrami. Także nie nagrywałem, wyłączyłem kamerę. Kolega tylko mi zrobił tam parę zdjęć w wodzie. Ryby oczywiście z dobre 5 czy tam nawet 10 minut napowietrzałem, czyli robiłem ruchy przód-tył, bo tak jest w regulaminie, że jesiotry powyżej metra, w sumie każdego jesiota tak trzeba robić, bo trochę był zmęczony tutaj po tym holu i no ale no można powiedzieć, że to jest moja życiówka, jeśli chodzi o jesiota, bo takiego dużego jeszcze nie złowiłem. Łowiłem jak takie plus minus 8-10 kilo kiedyś tam, pamiętam. No a ten miał 22 kilo z workiem i zważyłem go w siatce podbieraka. No, czyli worek mokry ma kilogram, bo to jest taki ten mój lekki. To już tam nieraz sprawdzałem. No i mogę przyjąć, że ten worek od podbieraka też około kilograma. Może mieć więcej, nieważne. Jeśli by miał ten jesioł 19 kilo, to i tak super. No i napompowałem go trochę w wodzie i w dobrej kondycji odpłynął. Także jedna rybka już jest. Jest godzina, nie wiem, 20. No, komary zaczynają gryźć. Wywiozę z powrotem tego ziga gdzieś mniej więcej na 50 metrów, 60 przed połową. Tam założyłem żółtego pop-upa, monster kraba. No i niech sobie wisi do rana, zobaczymy. A zna już tego zestawu, nie ruszam, bo chciałem go przewieźć, ale już nie będę tutaj o ciemku nic kombinował, niech leży. Rano jak wstanę, zrobię sobie kawkę, tylko przewiozę.
Także super, jedna rybka jest i jest to jesiotr. Branie na ziga, opuszczenie w dół, ale chyba coś małego było i pusto. Skopek squid, pop-up, PV-ka z pokuszonymi kulkami. I trochę zanęty, nie za dużo. Ósma rano, no i co? Klapa na razie. Wczoraj jak oglądałem mecz, chyba przy drugiej połowie miałem delikatnie branie na ziga. Takie dziwne opuszczenie, to się rzadko zdarza. No podniosłem kij, podkręciłem i pusto. I w nocy koło 5 czy koło 4 też na ziga miałem takie pociągnięcie i za chwilę też opuściło w dół, ale tego nie ruszałem, tak jakby ryba się nie chciała zapiąć. Potem wstałem o 6, przepraszam, telefon mam. No przepraszam, bo miałem telefon. Adam właśnie dzwonił, jak tam. No, nie wiem, na czym skończyłem. O 6 poprzewoziłem sobie zestawy. Przewiozłem zestaw z dna. Na tej głębokości, co łowię, tam 9,5-9,7 metra jest czysto, nie ma żadnych zaczepów. Nie czuję, żeby ciężarek się zmuł, podciągał. Jedyny minus taki, że ciężarek trochę śmierdzi takim dziwnym zapachem. No ale ja łowię na Ronnie Riga, więc spoko, podniesione będzie. No i cały czas tutaj bawię się na ziga prawym i tak też zostawię. Wczoraj jak wywodziłem za pierwszym razem, to widziałem, że ryby chodziły przy powierzchni. A dzisiaj jak przewoziłem rano, to już były ryby na 4 metrze pod powierzchnią, więc widzę, że to też jakaś jest wskazówka, widzę, że te ryby tak jakby nad ranem zeszły trochę niżej. No nie wiem, zobaczymy. Ja tu co chwilę wstaję i sobie tą głębokość reguluję, góra, dół. I robię sobie kawkę, bo jeszcze nie piłem. I co? Czekamy za rybką. Do później.
miękki przyponik. Za chwilę założymy może waftersa, może mojego bałwanka, jeszcze nie wiem. Także szykuję zestaw na noc. Zobaczymy, może to mi przyniesie rybkę. Dobra, idziemy po kuleczki założyć. Dobra. Kuleczka testowa. Twarda, fajna, 20. Takie coś sobie kupiłem ostatnio. I będę używał tego pierwszy raz. Tutaj robi się dziurkę pod kulkę pływającą. Tu jest taki, nie wiem, myślę, że pod 10 albo 15 maksymalnie popapa, ale zobaczymy, jak to będzie. Trzeba trochę siły użyć, widzę. Trochę lipa, tępe to jest. Tutaj mam kulkę. O, coś takiego nawet fajnie wygląda, nie? Ale równie dobrze mogłoby być mniejszy popak, mógłby być. No, trochę można sobie tu jeszcze... Co mówicie? Jednak jest zmiana. Widziałem sobie inny przypon, włożyłem do wody i sprawdziłem, jak to się unosi, i ten popak, co tu miałem założonego, to bardzo mocno tą kulkę tonącą dawał do góry. Także robię zmianę, zostawiam tą kulkę testową dwukolorową, nie wiem, czy będzie widać, i podpinam białą kulką pływającą sobieski, czyli morwa. A tą kulkę tonącą jeszcze delikatnie obskrobię, żeby szybciej pracowała. Coś takiego. Tu już go poprawię. O. Ciągniemy. PFA-czka ładnie pachnie. Drobny pelet i pokruszone kulki. I to leci na dzisiejszą noc. No dobra, zrobiła się godzina 19, nawet chyba 19:30. Cały dzień się nic nie działo, także za dużo nie nagrywałem. Pogoda super, słonecznie, ciepło, ale tak jak zapowiadali, strasznie, strasznie cały dzień wiało. Naprawdę były takie silne podmuchy wiatru. No i co? No i ryby nie żerują, tak? Ani nie doczekają się bania z dna, ani na zikliga. Ale łatwo tutaj, łatwo się nie poddaje. Szykuje się to do wywózki. Tu przed chwilą nagrywałem z GoPro taki zestawik. O, pójdzie na dno. PV-ka, kulka testowa podpięta sobieskim, czyli morwą. I to pójdzie na wprost stanowiska tam, gdzie nęciłem, ale myślę, że delikatnie się chyba przesunę do przodu. Dzisiaj około godziny 16:30 była taka akcja, że nie było za dużo spławów na wodzie dzisiaj, ale przyszła godzina 16:30 i normalnie tutaj w moim rejonie blisko brzegu może z 20-30 karpi przez pół godziny zaczęło się spławiać. Ja oczywiście szybka reakcja, ziga trochę ściągnąłem, bo miałem tam na środku. Lewy zestaw z dna ściągnąłem, PV-ka, świeża kulka i rzut. No i klapa i nic. I to też nie przyniosło żadnego rezultatu. Także przez cały dzień tylko chyba jedno piknięcie na jednym z zestawów.
Także zostawiam tak jak jest. Mówię, ten lewy zestaw trochę przewiozę. Myślę, że gdzieś na początek tego spadu, gdzieś tam na 9 metrów przed miejscem nęconym, może to będzie klucz do sukcesu. A prawy zestaw wywiozę na Ziga, ale też nie na środek wody, bo dzisiaj jest piątek, już tutaj widzę, cała woda jest zajęta. Każdy też łódkami wywoził, więc nie chcę za blisko tam wywozić sąsiadom. I co, walczymy. Rozłączam się. Ja sobie kawkę zrobiłem wieczorną. W końcu przestało wiać, także jest przyjemnie. Jeszcze lekka falka jest na wodzie, także czekam. Będę obserwował wodę. Może gdzieś zobaczę jakieś spławy czy bąblowanie z dna. I walczymy. Także rozłączam się i obyśmy się połączyli z braniem. Ty wiesz, że to może być 20? Proszę? To może być 20. Mówisz? No. Dobrze. Mogłoby to? Może kamerę pójdę. Dobra. Dobra, wagę mam na zero. Jest ładna rybka, złożymy ją. Proszę. 17 600, bo jest to 200. 17 600 czy 16 600. Ale piękna ryba. No. Dobra. Zrobiłem parę. No zrobię 6, 2. Mhm. Super. Masz tak z 10 zdjęć? Coś super. Dobra. Do kamery coś powiem. Delikatny odjazd. Branie z dna, lewy kij. Ile sąsiad było? 17 400 gdzieś, nie? 17 600, bo co to jest? A, 17 600 czy 16 600. Piękny, silny, zdrowy karp. Odkażamy rankę po haczyku oczywiście i wypuszczamy rybkę. A za jaką ma płetwę tu? Wielka ryba. Super, rybkę wypuszczamy. Takie ryby pływają na fiszce. Tak, jeszcze wam pokażę worek. On jest mokry po rybie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Waga jest na zero. Sporo strzyło, czy nie? No i wieszam worek. Jest równe kilo. Także kilogram odejmujemy, 16 600. Mamy to. Tak na szybko pokażę wam, robię nowy przypon, bo tam mi gumka pękła, ale zakładam tą samą przynętę co miałem wcześniej, czyli kulka testowa i pop-up sobieski.
Ryby miałem, starałem się bardzo krótko trzymać, więc za dużo tam do kamery nie gadałem, ale parę ujęć tam udało mi się nagrać. Ryba grzecznie leżała w kołysce, więc super, no nie spodziewałem się. I już pokazuję wam przypon. Linka plecionka, dociążenie, kulka testowa i sobieski. No, także do tego jeszcze PV-kę zakładam, mam trochę zanęty tam jeszcze, w sumie już mi się kończy, także łyżka zanęty. Zestaw miałem na, tak jak mówiłem, że się trochę przesunąłem tu bliżej brzegu, szedł spad i był blat, to na końcu tego spadu, tam było gdzieś 8-9 metrów, no można powiedzieć, że na 9. Wczoraj wynęciłem na 9,5 czy 9,7, a dzisiaj się trochę przesunąłem i mamy to. Ósma 22, sobota. Nocka znowu nieprzespana, odziało się. Złowiłem ładną rybkę, także jestem mega zadowolony. Sąsiad też tutaj obok na 24 z domku chyba miał 3 albo 4 ryby, bo też słyszałem, że w nocy miał brania. Ja sobie w tej chwili kawkę zaparzyłem. Próbuję się obudzić. Dzisiaj jest sobota i miałem zostać do niedzieli, ale stwierdziłem, że mam dosyć i wracam dzisiaj do domu, także dopijam kawę i powoli będę wyciągał rzeczy z namiotu i będę się pakować. Matę już suszę, polałem wodą, żeby ładnie była sucha, słoneczko wychodzi. Jakieś podsumowanie szybkie, dwie ryby, jesiod i karp. Ładny, taki długi, pełnouski, z dużą płetwą, niepokuty, zdrowa, silna ryba. W dobrej kondycji wrócił do wody. Wrażenia z łowiska pozytywne, powiedziałbym na takie 5 minus. Z czwartku na sobotę było dużo lepiej, ponieważ było tylko, nie, trzy ekipy były tylko, albo dwie na wodzie, więc była cisza, spokój. No a wczoraj pozjeżdżało się tutaj na weekend. Cała woda jest zajęta, praktycznie każda wnęka, jak patrzyłem, bo byłem teraz u gospodarza, poinformować go, że zjeżdżam szybciej. Praktycznie każde stanowisko, każda wnęka jest zajęta. No i było trochę głośno, no ale tak to jest, słuchajcie, coś za coś. Głośno, ale bezpiecznie, tak? Bo jest teren ogrodzony, można tu wszystko sobie zostawić w namiocie, wziąć centralkę i gdzieś tutaj do sąsiada na kawkę czy pogadać. Także pod tym kątem super. Czy jeszcze tu przyjadę? Nie wiem, może, myślę, że w tym roku już nie, ale w przyszłym pomyślę, czy by znowu tu nie zawitać, ponieważ są tu ładne ryby, duże jesiotry i duże karpie. Tu sąsiad podobno też wczoraj w nocy złowił karpia, 16 kilo około. Także no ryby są ładne. Dobra, oficjalnie łyk kawy. W moim ulubionym kubku z dzierżna dużego. Dwa słowa może powiem tak odnośnie tej wody, no serce krwawi, tak? Ja też, jak wielu wędkarzy widziało to, co się tam dzieje, to jest niewyobrażalna strata dla tej wody i okolicy. Tyle ryb zdechło. Miałem przyjemność tam łowić na zawodach raz. Połowiliśmy ładne ryby, ładne karpie, duże leszcze. Pamiętam, że zajęliśmy wtedy drugie miejsce w sektorze. Tyle brakowało, żeby być na podium, słuchajcie, tyle. No ale w ostatnią noc nas przegonili. No ale nie o tym ten film ma być. Myślę, że fajny film z tego zmontuję, bo mam dosyć dużo materiału. Na razie muszę wrócić do domu, trochę ochłonąć i potem ze spokojem na zimową porę będzie co oglądać,
jak się wchodziło w kąpielówkach do wody i podbierało ryby. Jak się film będzie podobał, oczywiście poproszę o łapę do góry. Kto nie subskrybuje, to puści subika. No i widzimy się niedługo. Na razie, hej.